Cześć potworki, dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak ukryć swoją grzywkę. A więc, zaczynamy oczywiście od rozczesywania włosów. Ja swoje włosy rozczesuję szczotką Tangle Teaser. Jest ona bardzo fajna i dzięki temu włos nie wyrywa ona aż tak włosa. Gdy włosy mamy już rozczesane, ja zazwyczaj je prostuję. Jednakże prostuję je lokówką, niestety lokówką, tak, bo nie posiadam prostownicy. I lokówka też się sprawdza, lokówka nie musi być tylko do lokowania. No więc prostuję nią swoje krótkie, zniszczone włosy. Niedawno kupiłam, i tu Was zaskoczę, w Chińczyku, doczepki i trochę się bałam kupować w Chińczyku właśnie doczepek, ale okazało się całkiem spoko. Co prawda nie są one tak tej bardzo dobrej jakości jak włosy z lepszej firmy, bo to jednak Chińczyk. Ale i tak dobrze bardzo spełniały swoją funkcję. Ja miałam to szczęście, że dobrze dopasowałam kolor doczepek do mojego koloru. Na początek rozdzielamy włosy. Rozdzielamy je szczotką, tak aby z tyłu głowy powstał taki przedziałek. Ja jak już rozdzielę, to robię dwa kucyki i te dwa kucyki wspinam w jeden kucyk, tak żeby mi po prostu nie przeszkadzały. Jak sami widzicie, to te czepki to jest taka jakby klipka, taka po prostu zwykła spinka, pasek z pięciu zwykłych spinek. I tam, gdzie zrobiliśmy ten przedziałek z tyłu, po prostu je wpinamy. Gdy już to zrobimy, no to po prostu rozpuszczamy te kucyki i staramy się najbardziej, jak się da, zakryć je włosami. Teraz nadszedł największa część, kulminacyjny moment, układanie mojej grzywki. Oczywiście na początku muszę zmienić miejsce mojego przedziałku, bo przedziałek mam mniejszy niż zazwyczaj i przedziałek robię szczotką Tangle Teaser i zaczesuję włosy na prawą stronę. Daję najwięcej włosów tutaj z lewej strony na twarz, zaczesuję je tak, żeby były one tak bardziej zakrywały twarz i ja mam pocieniowane te włosy. Zawsze proszę fryzjera, żeby mi pocieniował górę i zostawił dół. Znaczy dół też tam troszkę podcina, ale żeby góra była pocieniowana. No i później staramy się te włosy, tą grzywkę, którą już zrobiliśmy, tą większą grzywkę, jak już przesunęliśmy przedziałek, po prostu tak, żeby złączyła się ona z tymi włosami po lewej stronie, żeby jak najbardziej zakrywała nam ona czoło. Oczywiście trzeba do utrwalenia tej fryzury użyć lakieru do włosów. Mi lakiery do włosów bardzo szybko schodzą. Ja tymczasowo, jak sami widzicie, mam lakier do włosów z Velli. Jest to Vella Flex Long Lasting Flexible Hold. Jest to numer 5, moc 5. No bo inaczej mi się to po prostu nie trzyma. I powiem Wam, że ten spray do włosów jest naprawdę, naprawdę fajny. Wypróbowałam bardzo dużo sprayów do włosów, ale ten jak na razie jest z nich najlepszy. Nawet jak mój kolega próbuje mi rozczochrać tą grzywkę, to i tak się nie udaje, haha. No, więc tak, i jak już spsikamy, no to jeszcze używamy Tangle Teasera, żeby troszeczkę podnieść z tyłu włosy. Rozdzielamy nasze dopinki na dwie strony, żeby podała nam po dwóch stronach. Jeśli chcemy, to możemy dopiąć właśnie, tak jak tutaj widzicie, ja mam fioletową kokardkę, ostatnio bardzo dużo sobie tych kokardek kupiłam, no i właśnie sobie dopiąłam teraz tą fioletową, jeśli chcecie, to możecie dopiąć, jeśli nie, to nie. No i cóż, to by było na tyle. Nic wielkiego, nic trudnego, po prostu trzeba mieć dobry lakier do włosów i tyle. Jeśli Wam się filmik spodobał, gorąco zapraszam do komentowania, subskrybowania, łapek w górę, no to do zobaczenia. Give me all the key that gets you more than you like.